Witam wszystkich w dalszej części dnia. O, a co to się skrzywiło? Coś się skrzywiło, tu się rurka odpięła. Tutaj trochę podskrzywiona, ale ciągnie dobrze. Co, i siejemy dalej pszenżyto, w sumie już jesteśmy na finiszu, miejmy nadzieję, że skończymy to dzisiaj. Jedziemy jeszcze zasiać. Jedziemy jeszcze zasiać do pana Janka. On chciał taką mieszankę, zrobimy mu mieszankę taką pszenżyto, pszenica, jęczmień, koziny. Zasiejemy mu jeszcze, może muszę jeszcze skoczyć na jedną usługę zasiania pszenicy. No i na tym dzisiejszy dzień zakończymy, że tak powiem. Trochę aparatu tutaj było odnośnie siewnika, jakie tryby do skupiwania się rączka, którą ustala się w skrzyni. Wysiewu, to powiem wam, że połowa za nami zasiane, ale jeszcze walczymy dalej. Gdzieś dopadły mnie jakieś takie dziwne awarie, jak nie właśnie ta rączka, to urwane zęby, nie wiadomo skąd się po prostu oberwały. No po prostu jednym słowem porażka, nie? Idziemy sobie, otworzymy sobie ścieżki, bo zamknąłem na poprzednim przejeździe. No jest tragedia po prostu. Człowiek nie może się wyrobić z niczym. A gdzie tam jeszcze pszenica? No ale na pszenicę jest czas, jak to się mówi. Trzeba orkę pod nią zrobić. Działamy mocno. Później z panem Jankiem trochę porozmawiamy, co tam u pana Janka słychać, bo już dawno go nie było na odcinku, także spotkamy się z panem Jankiem, może coś ciekawego nam opowie, jak to on. Po komentarzach, pod filmami, gdzie pan Janek występuje, bardzo go chwalicie, chcecie go więcej oglądać, także my postaramy się z naszej strony, żeby pan Janek, jeśli będzie oczywiście chciał częściej występować na naszych odcinkach, to go będziemy werbować do nagrywania oczywiście. Musimy jeszcze zrobić jakiś odcinek z panem Jankiem o jego traktorze, bo przeprowadził remont generalny 60-tki.
Może pan, może tak być? Tak, będzie. Jak na naszą wieś, to będzie.